Właśnie zdobyłeś numer do nowej dziewczyny albo nowego chłopaka i nie wiesz, jak się odezwać? Jeśli to jest początek relacji, to sprawa jest dość delikatna, dlatego warto pamiętać o kilku wskazówkach. Jeden. Zdecydowanie lepiej jest dzwonić niż pisać. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dużo łatwiej jest ocenić reakcję drugiej strony i wyczuć to, jak bardzo jest zainteresowana. Czy naprawdę śmieje się swojego żartu i czy naprawdę jest zajęta, kiedy odmawia ci spotkania. Głos przekazuje znacznie więcej emocji niż emotikonki w SMS-ach czy w komunikatorach internetowych. Do tego dzwonienie jest szybszą i bardziej efektywną formą przekazywania informacji, gdzie natychmiast otrzymujesz jakąś informację zwrotną. A pisząc SMS-y, nieraz wskazujesz się na długie oczekiwanie na odpowiedź. Rozmawiając przez telefon, dużo łatwiej jest żartować i flirtować. Z kolei w SMS-ach łatwo o nieporozumienie, bo nie słysząc twojego głosu, twój rozmówca może nie wiedzieć, że żartujesz i wziąć coś do siebie. To wszystko sprawia, że rezygnując z SMS-ów na rzecz telefonów, dużo łatwiej jest zbudować trwałą relację i dobrać odpowiednie działania. SMS-owanie warto zostawić sobie na okazje, w których nie możesz rozmawiać albo żeby przekazać jakąś krótką informację, ale zdecydowanie nie wtedy, kiedy chcesz zaproponować tej osobie spotkanie. To najlepiej zrobić dzwoniąc, najpierw chwilę porozmawiać, żeby ocieplić i rozluźnić trochę atmosferę, a dopiero po paru minutach wyjść z konkretną propozycją. Dwa. Pilnuj równowagi w inicjowaniu kontaktu. Śmiało możesz się pierwszy odezwać, bez względu na to, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, bo warto wychodzić z inicjatywą i stwarzać sobie szansę na rozwinięcie tej znajomości. Ale nigdy nie przytłaczaj tej osoby swoimi próbami kontaktu. Jeśli to ty ostatnio dzwoniłeś lub pisałeś, to teraz piłeczka jest po drugiej stronie, a tobie pozostaje wrzucić na luz i czekać. Dzięki temu dajesz drugiej osobie przestrzeń i nie pokazujesz żadnej desperacji. A im więcej przestrzeni dajesz, tym większym wyzwaniem jesteś i tym większa szansa, że tamta osoba się odezwie. Byłyby na to mniejsze szanse, gdybyś to ty zawsze inicjował kontakt i odzywał się codziennie. To bardzo częsty błąd. Jeśli druga strona milczy, ale wcześniejsze reakcje na twój kontakt były pozytywne, to daj sobie kilka dni, nawet do tygodnia i odezwij się dopiero po tym czasie. Jeśli do tej pory kontaktowałeś się bardzo często, to tamta osoba szybko zauważy to, że przestałeś się odzywać i powinna sama napisać do ciebie albo zadzwonić, choćby z czystej ciekawości, co się z tobą stało. 3. Nigdy nie obrażaj się ani nie miej pretensji o brak kontaktu. Ktoś nie zadzwonił, mimo że obiecał, nie dostałeś odpowiedzi na SMS-a. Jeśli tak, to jest bardzo prawdopodobne, że to jest zwykła oznaka braku zainteresowania z tamtej strony. To nie znaczy, że tamta osoba już w ogóle nie chce z tobą kontaktu, ale ewidentnie oznacza, że nie jest w tobie szaleńczo zakochana, bo wtedy na pewno by o tobie nie zapomniała. W każdym razie, jeśli dostajesz taką oznakę braku zainteresowania, to nie pytaj dlaczego. Dlaczego nie chcesz się spotkać? Dlaczego nie miałeś 10 sekund, żeby odpisać? Zastanawiałeś się kiedyś, co naprawdę spodziewałeś się usłyszeć? Ludzie mimo wszystko nie będą chcieli cię zranić, więc i tak nikt nie powie ci prawdy, że mu się nie chciało i że po prostu cię zignorował. Zamiast tego usłyszysz jakąś słabą wymówkę. Więc usłyszenie odpowiedzi na to pytanie nic nie wniesie do twojego życia, ale pretensje czy obrażanie się o brak kontaktu to pokazanie, że bardzo tego kontaktu potrzebowałeś, bo gdyby tak nie było, to pewnie nawet nie zwróciłbyś na to uwagi. Więc jest to pokazanie zainteresowania w momencie, kiedy ktoś pokazał ci, że nie jest zainteresowany. A to łamie równowagę uczuć między wami i fatalnie działa na twoją atrakcyjność. Dlatego jeśli ktoś w dowolny sposób pokaże ci ten brak zainteresowania, to zignoruj to. Nie dopytuj się dlaczego i sam bądź niezainteresowany, czekając na kontakt ze strony tamtej osoby. Kiedy w końcu się odezwie, to na pewno nie wracaj do tego tematu i nie pokazuj, że jesteś obrażony. 4. Zupełnie zrezygnuj z SMS-ów typu dzień dobry, dobranoc albo innych zaczepek, które nic nie wnoszą. To nic innego jak powiedzenie jestem zainteresowany, ale niezbyt kreatywny. To może być akceptowalne, jeśli jesteś w związku, ale kiedy dopiero poznajesz jakąś nową osobę,
Pokazujesz w ten sposób za dużo zainteresowania, które do tego nic nie wnosi do waszej relacji i łatwo może zaburzyć delikatną jeszcze wtedy równowagę. A zdecydowanie lepiej jest pokazać zainteresowanie w inny sposób, na przykład proponując spotkanie. 5. Nie podtrzymuj kontaktu za wszelką cenę. Lepiej jest skończyć rozmowę w emocjonującym momencie, dać do myślenia i wrócić do niej następnym razem, niż zupełnie wyczerpać wszystkie tematy i milczeć. Dlatego kiedy czujesz, że rozmowa przestaje się kleić i już skończyły ci się wszystkie interesujące wątki, to po prostu ją zakończ. Pod tym względem też musisz pilnować równowagi. Jeśli to zawsze ta druga strona kończy pierwsza rozmowę, to znaczy, że prawdopodobnie wasze konwersacje powinny być krótsze. A to, czy potrafisz prowadzić taką ciekawą rozmowę, to już zupełnie inna kwestia. Takie umiejętności warto trenować, nawet jeśli teraz ich jeszcze nie masz. A jeśli chcesz zdiagnozować, na jakim poziomie już teraz jesteś, to zachęcam cię do rozwiązania bezpłatnego testu flirtu i ciętej riposty, który znajdziesz na stronie jakzdobywać.pl. Jak zwykle zachęcam też do subskrybowania tego kanału, to sprawia, że dużo łatwiej będzie ci trafić na każdy kolejny materiał, który nagram. Oczywiście warto też kliknąć taki dzwoneczek obok tego guzika subskrypcji. I polecam też polubić moją stronę na Facebooku, bo tam pojawiają się różne inne treści, których nie ma na YouTubie. Na przykład krótki live, krótkie nagranie na żywo w każdy wtorek o 20 na temat nawyków, które wprowadzam, postępów, które mam, czynności początkowe, które sobie tam wybieram i tak dalej. Więc jak zwykle zachęcam też do odwiedzenia mojego Facebooka. A teraz to już wszystko. Dzięki za uwagę. Do następnej niedzieli. Robert Marchoł.